Siemanko, z tej strony Rolez, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Na wstępie przeczytajcie opis pod streamkiem oraz pojawiły się nowe progi wspierania, znaczy no nie nowe, tylko po prostu zedytowane, także jeżeli was to ciekawi, to kliknijcie sobie ten niebieski guziczek koło subskrybujki. A ja już nie będę przedłużał, zajmiemy się dzisiaj sprzętem od Vaporesso, będzie to Vaporesso Swag PX80. Tak wygląda w pudełeczku, o, obrócimy w ten sposób, żeby się softbox nie odbijał. No i co? Zrobimy sobie jego unboxing oraz szybciutki teścik. A więc zobaczymy sobie, co się znajduje w zestawie naszego Vaporesso Swag PX 80. Tak wygląda pudełeczko z tyłu. No i otworzymy je sobie, zobaczymy, co się znajduje w środku. No, tego czy mi się tu uda naciąć? Uda mi się, dobra, pyk. Tutaj folika niestety jest średniawa. O, tutaj zresztą mamy tą linkę taką do szybkiego zrywania, także dobra, nie ma tragedii. Otwieramy to, papierki dajemy na bok i zobaczmy, co się znajduje w zestawie. Na boczek położymy jego pudełko, w sensie tą otoczkę, nie wiem jak to nazwać. No i dobra. Pierwsze co, no to mamy papierologię, czyli tutaj na pewno klasyk. Mamy instrukcję do, znaczy tutaj nie instrukcję, tylko mamy informację o sprawdzeniu, znaczy o, nie o sprawdzeniu, tylko po prostu, no tak, o sprawdzeniu legitności. Także mamy tutaj poradnik, jak sprawdzić, czy to jest legitne. Dalej mamy tutaj info o grzałeczkach, proszę bardzo. Jedziemy dalej, mamy tutaj warianty kart. Dalej mamy instrukcję obsługi. Także może przejdziemy od razu do tej instrukcji i zapoznam was z specyfikacjami tego sprzętu. Jego wymiary to jest 99,7 na 24,1 na 47,7 mm. Telefon! Przepraszam najmocniej. Mamy tutaj pojemność 4 lub 2 ml w zależności od standardu. Mamy też zasilanie jedną baterią 18650, generuje on od 5 do 80 W, ładowany jest USB typu C. No i to jest tyle, jeśli chodzi o główne jego specyfikacje. Tutaj mamy info, jak się go zalewa i tym podobne, ale to dobra, dajemy to na bok, papierologia ogarnięta. W zestawie znajdziemy grzałeczkę, proszę bardzo, jest to pierwsza grzałeczka, która... O, momencik, jest strasznie malutkie to. Nie ma chyba na niej napisanych specyfikacji, więc kładziemy ją na bok. Albo są odwrócone w ten sposób, że się nie da zbytnio tego przeczytać. O, na tej grzałce już jest, ta grzałka jest już obrócona, także widać. Mamy tutaj grzałkę 02 meshową, 02 OMA oczywiście. Od 45 do 60 W. Kładziemy ją sobie na boczek. Dalej znajdziemy kabelek do ładowania. Proszę bardzo, taki oto kabel. Kładziemy na bok. I na samym końcu, tutaj nic nie ma niżej, więc wyjmijmy naszego Swaga. No Swag, wyskakuj kurczę z tego plastiku. Dobra, wyskoczył kulturalnie. No i nasz Swag wygląda w następujący sposób. Mega malutki, fajniutki, tutaj mamy karbonową taką jakby płytę. Znaczy no nie płytę, tylko po prostu karbonowy motyw. Możemy zdjąć folijkę z tego i wtedy będzie ładnie karbonik. Tu mamy fire button, przycisk plus i minus. Port do ładowania. No i to tyle, jeśli chodzi o to. Ekranu tutaj nigdzie nie widzę, więc nie wiem, dziwna opcja. Nie mam pojęcia w takim razie, jak to regulować, ale dobra, zaraz do tego przejdziemy. Atomizer, który jest tutaj, znaczy to nawet nie jest chyba atomizer, tylko bardziej podzik, bo widzę, że mamy miejsce na grzałkę. Tutaj nie mamy gwintu, tylko są magnesy. A tutaj mamy miejsce na ogniwo. No i to jest wszynio, kładziemy sobie na bok. I teraz tak, żeby go zalać, wystarczy wziąć tą gumeczkę, podnieść i do środka zalewamy liquid. I generalnie to jeszcze możemy... A momencik, dlaczego tutaj jest coś... Jest pokazane jakby pokrętło, nie wiem, OCB w sumie. Ale jak tym przekręcę, to nic się nie dzieje, jak widzicie. A mamy tutaj strzałkę, że w jedną stronę jest blokada, a w drugą stronę jest odblokowane. I teraz zbytnio
Nie wiem, o co chodzi, za chwilkę zajrzę do instrukcji i się tego dowiem. Aha, mi się wydaje, że chodzi tutaj o airflow. No bo jak widzicie, jedyne co możemy robić poprzez przekręcanie to jest regulacja airflow. No i to jest wszystko, bo to się obraca o 360, ale dobra, spójrzmy szybciutko do instrukcji i zobaczymy, czy jest coś na temat atomizera. A nie, mamy tutaj ekran, zobaczcie. Czyli tego nie widać. Ale tu gdzieś jest ekran. Tutaj mamy pokazane, że z jednej strony jest ekran, z tego co wygląda na... Aha, dobra, widzę. Pod tym karbonowym tutaj leciutko się wyróżnia. No tego na kamerze nie wiem, czy widać. Ale jak już będziemy go włączać, to będzie się to wyróżniało i będzie można zobaczyć jego ekranik. Dobrze, że zerknąłem do instrukcji. No i pokażę wam menu bez softboxa, żebyście cokolwiek tutaj mogli zobaczyć. A więc nasz wyświetlacz pokazuje nam stan baterii, tryb, w jakim działamy. Dodatkowo tutaj mamy oporność chyba grzałki. Momencik, tutaj mamy check atomizer, bo kliknąłem fire button. Dalej mamy napięcie. Oraz tutaj chyba liczbę chmurek albo best. Aha, best, tutaj mamy pokazane ile najlepiej mieć watów do danego atomizera. Na dole mamy liczbę chmurek oraz czas ostatniej chmurki. Także to jest wszynio. No i co, zaraz zalejemy sobie atomizer, nałożymy go. No i co, plusem i minusem możemy sobie regulować waty. Raz, dwa, trzy. Trzy klikiem sobie wchodzimy, znaczy trzy klikiem blokujemy sobie guziki. Raz, dwa, trzy. Także ok. I możemy sobie tutaj waty regulować. I pięcioklikiem go włączamy i wyłączamy. Jeśli chodzi o atomizer, to mamy tutaj bardzo ciekawy system wyciągania grzałek, ponieważ przekręcając drip tip możemy go wyjąć lub wyjąć ją lub zablokować, żeby już jej się tak jakby wyjąć nie dało. Czyli jeżeli mamy tutaj na górze na drip tipie tą strzałeczkę na kłódce zamkniętej, to gdy będziemy wciskać drip tip, to nasza grzałka nie wyjdzie ze swojego miejsca. A jeżeli chcemy tą grzałkę wymienić, przekręcamy drip tip w stronę otwartej kłódeczki i teraz po naciśnięciu drip tipa nasza grzałeczka wychodzi i możemy sobie ją wymienić. Dodatkowo w naszym swagu, jeżeli przytrzymamy przycisk minus i plus jednocześnie, wejdziemy sobie w ustawienia, a więc pierwsze ustawienie to mamy tryb wattage, dalej mamy tutaj, wejdziemy sobie, mamy tryb voltage, czyli w voltach. No, przytrzymajmy plus i minus, zjeżdżamy niżej, mamy tutaj smart VW, czyli smart wattage i możemy sobie włączyć lub wyłączyć, ja sobie wyłączę. Dalej mamy licznik chmurek. Dalej mamy motyw, czyli możemy sobie wejść i wybrać sobie kolorki. Zielony, niebieski i fioletowy, albo różowy bardziej. Ja sobie wyjdę, zostawiam zielony cały czas, tak jak jest. No i klikając exit wracamy do do trybu, który ostatnio włączyliśmy. Czyli ja wracam do wattage i zostawiam sobie na wattage'u. Nasz słoik po zalaniu prezentuje się w następujący sposób. Grzałeczce dałem już parę minut, żeby się zdążyła namoczyć. Tryb, w jakim działam, to jest ten, który zostawiłem przed chwilą, czyli wattage. 42 waty, bo best według tego moda jest od 45 do 60. No i co? Robimy sobie na nim parę testowych chmurek. Zobaczymy, jak to oddaje smaczek i jak to w ogóle chmurzy. Reakcja na fire button jest naprawdę błyskawiczna, wystarczy go leciutko dotknąć i już wyzwala moc. W sensie no nie dotknąć, tylko trzeba kliknąć, bo tam jest klik. Wszystkie elementy są w miarę dobrze spasowane, troszeczkę jeden element grzechocze, aczkolwiek mimo wszystko sprawiają te guziki wrażenie dobrze wykonanych. No i co, design jest tutaj fajny, mamy tutaj ekoskórę lub też skórę, ale chyba... Jak to powącham, to jest bardziej jakaś ekoskóra albo jakaś imitacja. Także tak to wygląda, proszę bardzo. Z przodu, z tyłu, od boków już tam chyba z każdej strony wam pokazywałem. No i zrobimy sobie jeszcze parę chmur. Także mamy tutaj zamontowanego mesh coila, oddają smak całkiem dobrze, ale czy na 45 W bym to wapował? Raczej nie, zmniejszę sobie na 38.
No i teraz chmurka jest przyjemna, chłodna i da się z tego przyjemniej wapować, więc jak dla mnie ta sztuczna inteligencja w modzie taka średnia, bym powiedział, ale pokazuje ona idealnie tyle samo, co jest, że tak powiem, nadrukowane na grzałce, więc spoko. Bardzo dawno kółek nie robiłem, już nawet nie umiem, jak widzicie. Także sprzęcik jak najbardziej spoko. Piszcie swoje opinie na jego temat w komentarzach. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do opisu tego filmu. Siemano!